Wracamy, proszę państwa, Wojciech Biedroń w studiu telewizji w Polsce.pl, portal w polityce.pl. Dzień dobry. Cóż się dzieje w polskiej polityce, że Ryszard Petru ogłasza, że koalicja z Platformą nie działa? No, wielki admirator tej koalicji, tuż po tym, jak w Warszawie jednak pani Lubnauer zaakceptowała pana Trzaskowskiego, co się stało? Znaczy, no, chyba pierwszy raz Ryszard Petru ma naprawdę rację. To znaczy, absolutnie ta rzekoma koalicja między Platformą i Nowoczesną to po prostu nie działa. Nie tylko na takim, że tak powiem, centralnym odcinku, ale także w tak zwanym terenie. No, aktyw po prostu się nie zgadza. No czy to chodzi o to, jak napisał Petro, jak czytam na portalu w polityce.pl, że wystawianie ultrakonserwatywnego kandydata, no, chodzi o Kazimierza Ujazdowskiego, no, niezły ultrakonserwatywny, na prezydenta Wrocławia bez porozumienia to prezent dla PiS i przepis na porażkę opozycji. Tak ich zabolało? Prawda jest taka, że po prostu kandydat Nowoczesnej będzie zupełnie innym kandydatem niż kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Ale może też będzie układ taki, jak był w Warszawie. Nie chcę się wierzyć. Tam są potężne. Pamiętajmy, że Wrocław to jest taki bardzo mocny matecznik Nowoczesnej. To nie jest Zamość czy Rzeszów. Tam nie mogą odpuścić. Tam nie mogą odpuścić. Ja byłem w ogóle bardzo zdziwiony, że oni odpuścili Warszawę. No rozumiem, Lubnauer po prostu poszła na ustępstwo, bo wyjścia nie ma. Jest inna, dużo ciekawsza moim zdaniem kwestia. Słyszy się coraz głośniej, że czołowi politycy Nowoczesnej mają zapewnione miejsca na listach wyborczych Platformy. I to jest dla mnie uderzające. Kiedyś zadałem pytanie jednemu z tych polityków, mówię, czy pan tu już tam jest? Zadawano te pytania publicznie, choćby posłowi Zembaczyńskiemu, członkowi Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, który nagle dziwnym trafem zaczął współpracować z posłem Brejzą i z takiego naprawdę dość łebskiego faceta w tej komisji zrobił się z niego jakiś taki po prostu no, kompletny nieodpowiedzialny facet, który tam robi non-stop awantury. Więc z jednej strony mamy próbę dogadania się, jakieś tam obiecanki części czołowych polityków Nowoczesnej, a z drugiej strony teren mówi nie. My nie będziemy głosowali za Ujazdowskim. Petru sobie to rozgrywa, no bo wiadomo, że nie jest Ujazdowski, no to tak, on jednak zrobił numer nieprawdopodobny. On to jest poważna postać, on też był bohaterem kilku wywiadów w tygodniku Sieci. Ja bym go tak nie lekceważył, no gdzieś tam przepłynął, ale nie wiem, czy się nie pogubił, no bo wszystkich wkurzyć, to słuchajcie, to jest mistrzostwo. No. Czy kto na tym wygrywa? Jedynie Schetyna, który pokazuje, że ma zdolność przyciągania pewnych ludzi, a i to nie jestem pewny, czy taki będzie finał. Nie, pamiętajmy, że przecież ostatnio konsekwentnie Platforma Obywatelska szła na lewo, prawda? Czyli mocne te zapewnienia takie światopoglądowe, to przytulenie, przynajmniej chęć przytulenia tej takiej wręcz nawet ale ekstremalnej. Przytulili tych, przytulą tych, no tak działał Tusk, no tak, to ma sens. To prawda, tylko moim zdaniem słusznie zauważyłeś. Ciężko tak zrobić, żeby wkurzyć wszystkich, a naprawdę ta decyzja wkurzyła no, dokładnie wszystkich. Mało tego, jeszcze się słyszy, że to najbliższe otoczenie Grzegorza Schetyny jest delikatnie rzecz ujmując zazdrosne, jeśli chodzi o Ujazdowskiego i upatruje w tym człowieku po prostu zagrożenia dla siebie. Też bierzmy to pod uwagę. No to ciekawe, komu miałby zagrażać. No to rzeczywiście, proszę państwa, bardzo szokujące. Co jeszcze na portalu w polityce.pl? Jeszcze echa prezydenckiego weta. Minister Łapiński, prezydent jest też za tym, żeby rozliczyć się z bolesną przyszłością i ukarać winnych zbrodni komunistycznych, ale i tam szpilują się z panem Suskim. No szpilują się mocno. No, najpierw poseł Suski stwierdził, że Andrzej Duda nie ma już jego głosu. No to dzisiaj minister Łapiński odpowiada, no tak, to ha, 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 mamy jeszcze 2 lata, żeby pana Suskiego przekonać. Pokornie odpowiada, nie, ironicznie. No nie, ale potem dodał, że jak pan Suski chce startować, to niech startuje i niech walczy. A czy powiem tak, ja z zaciśniętymi zębami popieram decyzję pana prezydenta. Zaznaczam, z zaciśniętymi zębami. Uważam, że dzisiaj po jednej i po drugiej stronie tego sporu, który jest moim zdaniem mimo wszystko jednak dęty, nie powinno się nakręcać złych emocji, prawda? Nie powinno się właśnie tych szpil wbijać. Tak ze strony zwolenników ustawy degradacyjnej, jak i ze strony zwolenników decyzji pana prezydenta. No, wydaje mi się, że eskalowanie teraz jakiejś awantury wokół tego, przynajmniej dla obozu rządzącego, moim zdaniem będzie miało tylko negatywne skutki. Stąd jakby zdziwiony byłem najpierw wypowiedzią ministra Suskiego, no a dziś, szczerze mówiąc, jestem zaszokowany wystąpieniem ministra Łapińskiego, no, który znany jest z tego, że czasem nie wie, gdzie jest jego miejsce w szeregu. Z całym szacunkiem dla pana Łapińskiego. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że on... Ja myślę, że taki trochę ma być, że to pan prezydent Andrzej Duda potrzebował trochę takiego wojownika, który za niego się nawet nadstawi gdzieś tam do jakiejś bijatyki. A minister Suski przypuszcza wszystkiego sam od początku do końca nie robi. Tak, dobrze. Co w Warszawie, jeśli chodzi o tę stronę Prawa i Sprawiedliwości? Czy tutaj pan Dworczyk jest przesądzony? Bo tak już wczoraj się wydawało, że te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że ma większe szanse
szansę pan Dworczyk na przyciągnięcie elektoratu centrowego, ale dziś w gazetach z kolei odwrotnie. No to jak znaczy, jest? Znaczy, ja do końca nie rozumiem, na czym polega tak naprawdę to, co dzisiaj się dzieje wokół Patryka Jakiego, a tak naprawdę coraz więcej osób mówi, że to jest zwykłe grillowanie Patryka Jakiego. Oczywiście my możemy mówić o panu ministrze Dworczyku, wcześniej mówiło się o marszałku Senatu, o panu Karczewskim, jeszcze wcześniej słyszałem, żeby Beatę Szydło wystawić w Warszawie. Znaczy, to są wszystko mrzonki, przepraszam. Jedyną osobą, która rzeczywiście ma realną szansę wygrać z Trzaskowskim, to jest Jaki. I my możemy oczywiście kombinować, zastanawiać się, a może ktoś inny, nie. Pan minister Dworczyk, którego ja osobiście bardzo cenię i szanuję, świetny organizator, człowiek niezwykle rzetelny, jest politykiem drugiego planu. Ale on też chyba, ja nie mam wrażenia, żeby on się tak rwał do tego, ale mówiąc tego szczerze. Chce. On to oczywiście nie mówi rzeczywiście, tego wprost, no, ale tak, do nas tak, dochodzą czyli, sygnały, czyli twoja teza jest taka, że gdybyśmy jakby odłożyli, lubimy, nie lubimy, ziobrysta, nie ziobrysta i tak dalej, to czy PiS ma kogoś w zasobach, no to uważasz, że Jaki by wygrał. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest osobą niezwykle medialną. To jest osoba, która naprawdę, jak to mówi młodzież, rządzi w internecie. Ale zrazi młodych, mówią, zrazi lemingów. Nie, właśnie nie zrazi lemingi. Warszawa to nie lemingi, które siedzą na placu Zbawiciela i piją sojową latę. Warszawa to ciężko pracujący, stosunkowo młodzi ludzie, którzy tu się próbują dorobić. Czyli trochę taka energia mogłaby się pojawić, jak się pojawiła w kampanii prezydenta Dudy? Tak, tak. Mało tego, ja wiem o tym, że Jaki ma kompletnie pełny, spójny plan, że ma ludzi od tego, że ma na to pomysł. Dzisiaj pan minister Dworczyk tego pomysłu nie ma. Jeżeli się mu narzuci jakiś pomysł z góry, pamiętajmy, że mamy już niemal połowę kwietnia, za chwilę będzie. W listopadzie są wybory. To nie jest tak, że Warszawę można zdobyć 2-3-miesięczną agresywną, silną kampanią. Nad Warszawą trzeba pracować cały czas. No i jeszcze jedna gigantyczna przewaga. Patryk Jaki jest politykiem w 100% rozpoznawalnym. Niezwykle medialnym człowiekiem. Facetem, który ma PR naprawdę doskonale opanowany. To często w niuansach, ale też w takich dużych decyzjach, dużych działaniach. To jest człowiek, który naprawdę ma szansę. Ja nie mówię, że Jaki wygra, ale, może, ale wiem, że Dworczyk przegra. Może, tylko że w logice polityki to może być tak, że ponieważ właśnie Jaki ma szansę, a to ma za duże szanse, bo jest nie z tych, co trzeba. No dobra, może, zostawmy, zobaczymy. Tam PiS wybierze ich prawo i ich wiara. Znaczy, ja powiedziałem tylko jedną rzecz. Cokolwiek zrobi PiS, niech to zrobi w miarę szybko. Tak, to coś tu się zgadzam. A Donald Tusk, czy jakoś ucieszył polityków Platformy Nowoczesnej, PSL-u, że halo, będę tu znowu, tak? Znaczy on że zrobił, tak powiedział. Robi poważny kłopot Grzegorzowi Schetynie, który wszyscy wiemy, że drży, że jednak na tym białym koniu. No właśnie tutaj w Super Expressie jest chyba taki wywiad z panem, z panem Neumannem, który naprawdę zaciśnięte zęby i mówi tak, premierem. I mówi tak, właśnie mówi tak, od 2 lat słyszę, że sobie bez niego nie poradzimy, a w tym czasie się wiele zmieniło. Jak widać, PO rośnie w siłę i buduje koalicję. No to jest naprawdę zabawny, potwierdzający sygnał, potwierdzający tezę, że są tacy, którzy nie będą czekali z radością na Tuska. No dobrze, ale czy ty to odebrałeś, bo ja chciałem jasno na koniec usłyszeć, czy w portalu, jak rozmawialiście, to znaczy, że wracam, czy to jest sygnał, będę się bawił tym tematem jeszcze długo? No. Będę się bawił tym tematem jeszcze bardzo długo. O to chodzi dzisiaj tak naprawdę Donaldowi Tuskowi. Weźmy na sekundę tę rozmowę, którą przeprowadził w jednej ze stacji. Mówi to człowiek, który tak, jestem bardzo ważny w Europie. Po co to mówi? Skoro mówi, że jestem bardzo ważny w Europie, to znaczy, że nie jest. Jeżeli mówi, że nie będę z wnukami grał w piłkę w 2019 roku, a nie mówi o jakimś nawet zarysie planu, to znaczy, że tego planu nie ma. Mi zabrakło w Donaldzie Tusku w tej rozmowie tego świetnego manipulatora, ale tego też cwaniaka politycznego. Ale jedno, ja tam nie widziałem siły żadnej. No dobrze, ale wypowiedź była jednak pierwszym poważnym sygnałem mówiącym o tym, że on rozważa powrót. I jednak echo bardzo słabe. Nie, na tym, proszę państwa, pan Wojciech Biedroń kiwa głową, na tym się skończymy, bo tu się zgadzamy. Dziękuję bardzo, to był przegląd prasy. Pozostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl.